Cześć, tu Kusek, a to kolejny odcinek z serii Far Cry. W poprzedniej odsłonie przejechałem sobie całą wyspę po drodze, pozbywając się kilku najemników i dotarłem do lotniskowca, na którego pokład muszę wejść, a dalej dostanę instrukcję od mojego przyjaciela z telefonu satelitarnego. Co, po prostu mogę przepłynąć? Woda na tyle osłabia pociski, że już będąc metr pod powierzchnią, jesteśmy prawie w pełni bezpieczni. Tylko trzeba nabrać powietrza po drodze. Bo zaczyna się dusić i zaczyna krzyczeć pod wodą, co ciekawe. Dobra, tędy nie wchodzimy, tam jest dziura w burcie. Fajna ta woda. Jak na 2004 rok. Tam jest! Granat! O nie. Granat! Cholera, jestem odcięty. Jack, idź na szczyt lotniskowca. Powinieneś znaleźć łódź na górnym pokładzie. Skoro już jesteś na lotniskowcu, próbuj znaleźć jakieś ślady Val. Musimy wiedzieć, dokąd ją zabierają. Musimy wiedzieć, dokąd zabierają Val. Dobra, czyli co? Płyniemy. O, maczetka. Ale mam maczetkę. Crow skopie nam tyłki, jeśli nie znajdziemy tego faceta. Nie kumam. Między miejscem, gdzie wysadzili tę nieszczęsną łódkę, a nami jest kilkudziesięciu chłopaków. Jak on się dostał aż tutaj? Nie wiem, ale jeśli nie chcesz czyścić kibli szczoteczką do zębów do końca roku, to lepiej go znajdźmy i to szybko. Mogę ich tak po cichu pyknąć? To jest! Zajmę się tym! Już po tobie! Chcesz to? Uwaga, cały personel! Stan najwyższego alarmu. Każda nietypowa sytuacja ma być natychmiast zgłoszona przełożonemu. Widzisz coś? Co tu się stało? Co tu się stało? Ty tam! Dobra, to nie ma się co skradać. Nie da rady tak grać. Trzeba ich tu na pełnej pykać. Hej, wszystko w porządku? Się przestraszyłem. Hop. Okay. Co to mamy? Jakaś nowa broń. Lampka. To co to jest? Mam jakieś dziwne przedmioty, które... Aha! Różne rodzaje granatów. Dymne? Chyba dymne. Dobra, nie wiem, czy tam wszystko sprawdziłem. Tu był gdzieś jakiś komputerek. Czy mi się wydawało? Aha, wydawało mi się, to było światełko. Dobra. Tu
coś jest? Nic tu nie mamy. No to na górę. A może tu? I gdzie tu się dostaniemy? Aha. Na górną część tego. Gdzie tu już się pozbyliśmy tamtych najemników. A przejdę tu gdzieś dalej? Nie. Ale i tak tu zaskoczę. Bo szybciej się poruszać na nogach niż czołgając się. Do wszystkich. W okolicy zauważono intruza. Mężczyzna. Gdzie jestem? Widziałeś to? Go! O, fuck! Zabiję cię! Co oni teraz tym trzymali? Tu wyjdę, nie wyjdę. Co to są za drzwi, jak ja trafiłem? Albo pytanie, jak ja tu... Słyszałeś to? Wcześniej nie trafiłem. Jakieś torpedy. Drużyna Delta, tankowanie wschodniego zbiornika zakończone. Słuchaj, Jack. Robię co mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelazo. W tej chwili musisz radzić sobie sam. Widziałeś coś? Widziałeś coś? Nieważne, jestem nerwowy. Ja tu byłem. Hej, kto tam? Wypłoszyć go? A jak ty chcesz mnie wypłoszyć? I gdzie ty jesteś, koleżko? Tutaj. Dobra, idziemy do góry. Drużyna Beta, zgłosić się na pokład trzeci. Drużyna Beta, zgłosić się na pokład trzeci. Jest dziwne, że tu nikogo nie ma. Co to tam jest? Jesteś mój! Hej, kto tam? Ej, kto tam? Gdzie on jest? Dzień dobry. Wszystko w porządku? To jest! Headshot. Teraz cię mam! Musi się karabin leciał. Dźwięk karabinu się zaciął. Niesamowite. O, tu byłem. Aha, to z dołu go zdjąłem. Dobra. Kędzynka. O nie. Spadłem. Irytujący jestem dźwięk. Nie, chyba że była sprytnie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. Dobra, jesteśmy na powietrzu. Co? Co on taki wytrzymały? Zdychaj, gościu. Zdychaj, gościu. Ty pierwszy. Zgubiłem go. O
Oj. Co oni mnie przez ścianę strzelają? Ten bug miał być naprawiony w mojej wersji. Patrzę, nie widzę tutaj. A? Co, tu się nie wchodzi? Ale dziwne. O nie, o nie, o nie, o nie. Ej, nie widzę. Aha. O, padł do wody. Widać to? Nie widzę. A, tu też nie wchodzi. Gdzie mam iść? Teraz. A tu? A, tu też nie. No dobra, ale jakaś apteczka by się przydała. Może tu coś znajdę? Dobra. Full zapas magazynków. Do karabinu. Trochę mało życia mam. Wszystkie grupy naprawcze nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru i naprawy. Tutaj byłem. No tutaj. I tutaj spadłem. Jak spróbuję przeskoczyć, to co się stanie? Nope. Nie da się. To mnie ciekawi. Pewnie jak w to strzelę, to wybuchnie. Nie? Dobra, żartowałem. Tu jest winda, da się ją uruchomić. A, dźwig, 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 dźwig. Nie. Okej. Tutaj przyszedłem przecież. Nie. Prawie spadłem. Dobra, to chyba tędy trzeba jednak. Nikt tu się nie pojawił. Nikt. Nie lubię gier, w których znikąd coraz więcej przeciwników się pojawia. Ten akurat mógł tu być. W sumie mogę się wychylać, zamiast ruszać głową. No, wchodzimy. Jesteśmy atakowani, on chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej! Zabieramy ją do bunkra, Crow! Bez odbioru! Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. Koniec? Już jesteśmy! Nie ma tu Val, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger.
Ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. Szalony naukowiec. Zabierają Val do miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Co my tu mamy? Paszport, dowód, kaszteczka. O, apteczka. Znakomicie. Skąd przyszedłem? Nie wiem, chyba stąd. Słyszałeś to? Tak, stąd. Czy stąd? No jednak stąd. Siema! No, odrobina wprawy w FPS-ie i już lepiej to wygląda. Mebelki. Dobra, tu jest apteczka, można się tu zaraz wrócić. O, tu będzie naparzanka. O nie! Dobra, wracamy tam. Oj, za nisko. Dobra, mamy granat dymny. Nie chcę schodzić. Jak sobie go rzucę... Gówno widzę! Właśnie o to mi chodziło. Ale i tak widzisz za dużo. A? Znalazłem go! No i co? Aha, to jest granat błyskowy. A nie dymny. Jeszcze raz. Dobra. Czyli rzucamy. Nie o to mi chodziło. Co ja zrobiłem? Jak ja mam teraz tam wrócić? Tędy to było? Nieważne, to pewnie nic. Tutaj. Co tu się stało? Co jest? Nieważne, jestem nerwowy. Co jest? No, ale stąd sobie możemy poradzić. Z helikopterkiem. Nieważne, jestem nerwowy. Kto tam jest? Nieważne. Nie wiem, co to było. No, uzupełniamy.
teraz będzie łatwiej. Żartowałem. Czemu mnie dalej widzą? Jak rzuciłem granat błyskowy. Cyk. Chyba mnie tam od plecy jeszcze ktoś strzela. Tak. Jeszcze ktoś? Czy ja mogę wyjść sobie na to działko? Jeszcze ktoś do mnie strzela. Mogę. Chyba nikogo nie ma. Dobra, mogę odciąć drugą linkę? Mogę, ale jaja. To tego nie będę, bo nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj. Tu jest jakaś win. A, pontonik, łódeczka. Dobra, mam zaskoczyć po prostu. I co? Spycham. Dobrze, że w locie strzeliłem, bo z wody chyba się nie da strzelać. No, musiałbym tam znowu wchodzić. Dobra, mam łódź. Co teraz? Naszą jedyną szansą jest przerwanie całej siatki komunikacyjnej. Tylko tak spowodujesz wystarczające zamieszanie, żeby uciec. Aby to zrobić, musisz dotrzeć do Kabatu. Udaj się na wschód. Musisz tam poszukać, bo raczej nie możesz zatrzymać się i spytać o kierunek. Dobra, płyniemy na wschód. Czyli tak się kończą dane segmenty tej gry. No, w sam raz na jeden odcinek. Więc to był jeden z odcinków z serii Far Cry. Rozprawiliśmy się z najemnikami na byłym japońskim lotniskowcu. Najemnicy ustawili tu centrum komunikacyjne. Musisz zakłócić ich łączność, niszcząc talerz anteny satelitarnej. To wywoła zamieszanie, które pozwoli ci uciec. Potem skupimy się na szukaniu Val. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!